Karol Firganek, mów szeregowiec, który później ma być oficerem. Od wschodniej strony usiłował oficer na czele żołnierzy wtargnąć przez sionkę koło kuchni do dworu. Zagrzmiały strzały powstańców prawie ze wszystkich okien. Usłyszałem okrzyk: oficer zabity, Moskale padają, reszta ucieka. Ale płomienie objęły już dach. Milcząc spoglądaliśmy na siebie. Staszewski, to przyjaciel Karola Firganka, dużo tu o nim wcześniej było. On go właściwie zaangażował do oddziału. Był już wcześniej u Langiewicza. Był takim studentem, aktywistą w Krakowie. Staszewski szepnął: spalimy się. Odpowiedziałem: mam rewolwer. Ostatnią kulkę zarezerwuję dla siebie. Zganił to hrabia Krukowiecki i rzekł: dziś święto Matki Boskiej. Ufam, że wyjdziemy zwycięsko. Ufność w pomoc Matki Boskiej nie zawiodła mnie nigdy w życiu. Aurelii Urbański po 30 latach. Pieką żary, dym dławi, wokół skryte szynele. Ich się broni 9, Krukowiecki na czele. Wiara, trzymać się ostro, choćby zginąć przykładnie. Marli Pannę dziś święto, włos nam z głowy nie spadnie. Firganek. Rutkowski, dzierżawca dworu. Pobiegł wołając: panowie, pozwólcie, niech żona z dziećmi wyjdzie. Sam też zresztą strzelał. Jak już weszli i jak już się zaczęli ostrzeliwać, sam zaczął też strzelać do Rosjan. I kazał synowi Teofilowi wyprowadzić żonę wraz z dziećmi i domownikami na gamę. Padło kilka strzałów, to służąca z niemowlęciem na ręku wychodząca pierwsza na podwórze padła martwa. Według tradycji rodzinnej, to już dopowiada Andrzej Nowak-Zempliński, Teofil podniósł dziecko i wyniósł je z płomieni i reszta uszła cało. Rosjanie, pułkownik rosyjski, kniaź ulokował ich w karczmie bezpiecznie, ale ta jedna dziewczyna padła i rzeczywiście padła, jest jej grób w Imbramowicach, jest to odnotowane w księgach zmarłych. Strzelali dobrze, pisze Konstanty Nowak, zięć właściciela dworu i pradziad Andrzeja Nowaka-Zempińskiego. Strzelali dobrze Krukowiecki i Teofil, syn Rutkowskiego. Ta heroiczna obrona trwała 3 godziny. Mój teść, Rutkowski, maskował znakomicie tych kilku w coraz innym oknie, z okrzykiem strzelało i Moskale myśleli, że pełny dwór powstańców. Firganek. Moskale nie mogli wtargnąć przez płonący ganek. Tutaj był paradoks. Ich było 10, został podpalony dach dworu, dachy okolicznych zabudowań gospodarczych, drewnianych, i Rosjanie sami zawęzili sobie pole natarcia. Po prostu mogli dotrzeć tylko z 2 miejsc i w tych miejscach można było skoncentrować ogień, już nie ten płonących z 3, tylko ogień tych 10 strzelających, w związku z czym rzeczywiście wejście było utrudnione. Rosjanie więc z południa, gdzie gorzał ogień, przenieśli atak na północną stronę dworu, gdzie stałem przy oknie weneckim, największym w tym dworze. Dalej był ogród z porzeczkami, który przesłaniał słaby częstokół. Nagle widzę, że krzaki się rozsuwają i zaczął się napełniać ogródek Moskalami. Gęsta strzelanina trwała może minutę. Ogródek opróżnił się, pozostali tylko zabici i ranni. Tutaj pokazałbym francuską rycinę, która ilustruje ten fragment. Ryknie w okna kapitan, aż się w kłąbie skryć stara. Hej, na łaskę, nie łaskę, zdajcie wy się na cara. Krukowiecki mu na to: pokaż no łeb zza krzaka. Huknął celnie z gwintówki: masz odpowiedź Polaka. Trąbtodolski wiersz, ale mający pokrycie w rzeczywistości. Krukowiecki chciał koniecznie, pisze Firganek, ubić wzywającego się do poddania. Gaspada, znajtas jak, krzyczano zza rogu. Strzelał do tego krzyczącego parę razy, a i Moskal do niego też, kiedy Krukowiecki wychylał się z okna. Ale bez skutku. Nareszcie zaczęliśmy prosić, żeby hrabia się nie wychylał, bo inny Moskal zza krzaka może go ubić. Wreszcie ozwał się głos o pozwolenie zabrania z ogródka zabitych i rannych. Pozwalam, nie strzelać więcej, była odpowiedź Krukowieckiego. Do nas i do Moskali. Strzały ustały. Rannych i zabitych Moskale bardzo ostrożnie pościągali. Najwidoczniej nam nie wierzyli. Nadszedł wówczas do nas Rutkowski, zapraszając na wódkę lub limoniadę. Wódki nie piłem, czułem się strasznie zmęczony, a nie wiedziałem, czy nie będzie co dalej, więc tylko siadłem. Inni się chętnie częstowali. Teraz piosenkę sobie pozwolę może zaprosić do podśpiewania, bo to jest właśnie taka trąbka draska piosenka.